Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Dzisiaj taki temat jest do omówienia, o tarczę. Bardzo dużo ludzi pyta się, wykonawców, jaką tarczę zastosować do szlifów po 45 stopni. Prawilny glazurnik musi się nauczyć się robić taki szlif, no jak to mówimy kolokwialnie, z łapy. Natomiast dzisiaj posłużę się tutaj przystawką Sigmy, żeby Wam omówić, jak wyglądają szlify po 45 stopni, używając takiej tradycyjnej tarczy, takiej uniwersalnej, warkoczowej, a tarczy takiej naprawdę dedykowanej, która jest właśnie do szlifów po 45 stopni. Może pierwsze się skupimy na tych dwóch różnicach, tych dwóch produktów, dlatego że pamiętajmy, że to jest tarcz taka uniwersalna. Ona ma tylko ciąć tak naprawdę proste cięcia, w miarę ładne, w miarę dobrym tempie, nie grzać się, nie odkształcać i wykonywać swoją pracę. Natomiast jedyną sprawą to nie jest przewidziana do szlifu po 45 stopni. Można zrobić szlify po 45 stopni, natomiast ona będzie nam szlify robiła o wiele dłużej, wolniej. Z większym trzeba to wykonywać spokojem, słuchać szlifierki, słuchać jej obrotów, żeby ona nam nie falowała, nie przepaliła się, nie przegrzała, bo automatycznie tarcz może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu lub też zaczną się takie drobne pęknięcia na tej tarczy pojawiać i ona już nie będzie zdatna do dalszej pracy. O wiele lepszym produktem jest tarcz dedykowana, dlatego że ona ma tego nasypu, tego diamentu, tego jakby to powiedzieć, ma o wiele więcej, jest tarczą o wiele grubszą, jest tarczą o wiele szybszą, nie zużywa się ta tarcz tak szybko, jakby się, jak potrafią się te tradycyjne tarcze zużywać. Poza tym nie nagrzewa materiału, bardzo dobrze skrawa. Same atuty związane ze szlifem 45 stopni zostały ujęte w tej tarczy, więc ja gorąco polecam używanie tarcz dedykowanych. Czy ona jest kosztowna? Ja powiem Wam, że tak naprawdę ta tarcz będzie wytrzymywać Wam, nie wiem, 2, może 3 lata, zanim ją zużyjecie, a może się okaże, że będziecie pracować na tej tarczy, na tej jednej tarczy, nawet 5 lat. Więc myślę, że absurdem jest wykonywać wszystkie prace na jednej tarczy do wszystkiego. Chciałbym Wam pokazać, jak teraz wyglądają szlify po 45 stopni wykonane tą przystawką Sigmy. Z odpadów płytek ceramicznych przygotowałem Wam próbki z płytek 6 mm, zwane też również potocznie nowoczesną nazwą spiekiem kwarcowym, jak i również tradycyjna płytka, która ma 9-10 mm. Na obu przypadkach zobaczycie, jak wygląda szlif po 45 stopni tarczą warkoczową, a jak wygląda tarczą dedykowaną do szlifu po 45 stopni. Z pozoru te szlify są bardzo, ale to bardzo zbliżone do siebie. Można powiedzieć, że nawet się można pomylić, który szlif został którą tarczą wykonany. Natomiast, tak jak wspomniałem, tarcz warkoczowa niestety potrzebuje o wiele więcej czasu, spokoju, delikatności, żeby ten szlif po 45 stopni wykonać. O wiele lepiej i szybciej spisuje się, tak jak wspomniałem, tarcz no, zdecydowanie ta do ukosowania. Na 10 mm czas obróbki jest bardzo, bardzo długi. Dlaczego? Dlatego, że tarcz warkoczowa niestety musi zebrać pod ukosem prawie 12, może 15 mm. Jest to mnóstwo materiału dla tak uniwersalnej tarczy. Przy tarczach właśnie dedykowanych dla niej nie stanowi problemu najmniejszego, jaka jest grubość naprawdę materiału. Ona będzie równo pracowała, czy to będzie 5-6 mm spiek kwarcowy, czy tradycyjny gres ceramiczny w grubości 10, nawet do 12 mm. Ta płytka jest zaprezentowana, już zrobiona na tej tarczy do ukosowania i krawędzi, która była po prostu krawędzią odciętą od elementów płytki. Tak? Tu nie mamy krawędzi oryginalnej, mamy krawędź tylko i wyłącznie ciętą z maszyny i nie została ta krawędź obrobiona padami. Dlaczego? Dlatego, żebyście fizycznie zobaczyli, jak rzeczywiście wygląda, a nie przy polerowaniu krawędzi już finalnie. Tak więc o wiele bardziej, o wiele skuteczniej spełniła się tarcza do ukosowania. To w tym przypadku jest Jolly Cut. I tej krawędzi, którą musimy później polerować padami polerskimi, jest bardzo, ale to bardzo niewiele. Więc jednym słowem, nie da się ukryć. Możemy pracować na tarczach uniwersalnych,
ale o wiele większy komfort poczujecie przy tarczy dedykowanej. Czego Wam życzę i samych przyjemnych szlifów po 45 stopni. Miłego wieczoru.